sesji Rady Dzielnicy 17 o 17:15. Proszę Państwa, jak Państwo wiedzą, o 17 obradowała jeszcze Komisja Praworządności i po tej komisji jeszcze było posiedzenie zarządu w celu zaopiniowania wniosku komisji i dlatego przepraszam za 10-minutowe opóźnienie. Szanowni Państwo, macie przed sobą Państwo projekt porządku obrad. Czy są jakieś uwagi ze strony Państwa radnych do porządku obrad? Nie widzę, więc w związku z powyższym chciałbym prosić Państwa prosić o uzupełnienie porządku obrad o dwa punkty 5.5 i 5.6. Pierwszy punkt to podjęcie uchwały w sprawie ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki numer 169 przez 2 przez A położonej w obrębie 16 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy Glinik i punkt 5.6 zmian maszrutyzacji komunikacji miejskiej na terenie dzielnicy 17. To tyle ze strony zarządu. Ze strony Państwa nie było żadnych uwag w tym względzie. W związku z powyższym proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? Dziękuję. Będę liczył, kto jest przeciw. Kto się wstrzymał od głosu? Przyjęliśmy jednogłośnie porządek obrad. W związku z tym bardzo proszę o rozdanie projektów dwóch uchwał. Proszę uprzejmie. Tych, które żeśmy wprowadzili do. Poza tymi, co jest spięte? Można poszło jeszcze jedno? Na jednej i na drugiej stronie. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszyscy już mają. Dobra, dziękuję bardzo. Na Radzie Miasta to są panie osobno, które rozdają. Tu ja się zrobił. Bardzo dobrze. Wszyscy mają materiały. To przechodzimy do punktu trzeciego, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Do protokołu z poprzedniej sesji nie wpłynęły żadne uwagi ze strony Państwa radnych. W związku z tym podpisuję ten protokół. I przystępujemy.